Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa, zapraszam do rozmów niedokończonych. Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. A z nami w studiu ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz Chrystusowiec. Kłaniamy się, księże profesor. Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie. Święty Jan Paweł II przez swój pontyfikat, przez swoje życie w wielu miejscach stawał, gdzie trwała wojna, gdzie trzeba było głosić orędzie pokoju, orędzie pojednania, a teraz z nieba jest tym, który na pewno świadkiem, orędownikiem, patronem pokoju? Zdecydowanie tak. Myślę, że wciąż musimy odkrywać to przemożne wstawiennictwo Jana Pawła, które wynika z jego osobistego świadectwa życia, z jego osobistej świętości. Nie pozwólmy sobie odebrać tej prawdy, która jest nam pomocna. Nie jest ważna dla świętego Jana Pawła II. On był święty już za swojego życia, ale ta prawda o świętości jest ważna dla nas. Jest chyba rzeczą ogromnie istotną, żebyśmy wędrowali wspomnieniem do jego życia, do jego biografii, odkrywając takie pewne szczególne momenty, czy związane z jego osobistą biografią, czy z tą posługą, o której ojciec mówi, bo no, zauważmy właśnie, papież był na Ukrainie w 2001 roku, dwukrotnie pielgrzymował na Bałkany, no, zwłaszcza pielgrzymka w 1994 roku. Ta nie doszła fizycznie pielgrzymka do Sarajewa, ale duchowo odbyta pielgrzymka do Sarajewa i pielgrzymka do Zagrzebia były niezwykle znaczące. No, trzeba też wspomnieć o jego misji jednania narodu izraelskiego i narodu palestyńskiego, o działaniach na rzecz pokoju w Iraku, nie mówiąc o innych jeszcze epizodach historii, a tych epizodów było naprawdę bardzo wiele. Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Rozmawiamy na parę dni przed rocznicą zamachu na Jana Pawła II, 13 maja 81. Rozmawiamy też na kilka dni przed kolejną rocznicą urodzin Jana Pawła II, który rodzi się w Polsce po wojnie, ale wojna go dotyka jako młodego człowieka. Tak, oczywiście, ale warto też, tak nawiasem mówiąc, zwrócić uwagę na to, że o ile się nie mylę, szacuje się datę urodzin Jana Pawła na godzinę 17 z minutami, wtedy w Wadowicach, i to jest też godzina zamachu na placu Świętego Piotra. Pan redaktor Paweł Zuchniewicz napisał gdzieś, że to były jak gdyby drugie narodziny Jana Pawła. No, w pewnym sensie tak można rzeczywiście zestawiać te dwie godziny i te dwie daty dotyczące Ojca Świętego. Ale faktycznie, wracając już do samego dzieciństwa papieża, no, papież rodzi się w sytuacji, w której Polska odzyskała niepodległość, ale to jest oczywiście bardzo trudny czas. Jeszcze są doświadczenia I wojny światowej, są doświadczenia zaborów, są doświadczenia budowania polskiej niepodległości. Jest przecież rok 1920, a więc wojna polsko-bolszewicka, cud nad Wisłą. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo burzliwy czas i papież staje się w okresie swojej młodości świadkiem najpierw doświadczeń systemu nazistowskiego, niemieckiego, a później wkrótce potem staje się świadkiem już w dobie Polski powojennej jako młody ksiądz i młody biskup. Staje się uczestnikiem i świadkiem wydarzeń związanych z komunizmem. A więc to jest biografia naznaczona w pewnym sensie przemocą, aktami agresji, misterium zła. A z drugiej strony, no właśnie papież potrafi powiedzieć to, co powiedział dobitnie w Pamięć i tożsamość, jest miara wyznaczona złu. I potrafił pokazać, że zło nie jest absolutne. Spoglądamy na to, co dzieje się w Europie, dzieje się w świecie, zwłaszcza wojna w Ukrainie, 77 dzień tej agresji Rosji na Ukrainę. I pytamy się, co możemy zrobić w sprawie pokoju, patrząc na świętego Jana Pawła II, na jego nauczanie, na jego postawę, na jego świadectwo życia i nauczanie jeszcze jako biskupa, kardynała, a nade wszystko jako papieża. Papież był ogromnym orędownikiem pokoju. No, jego przesłania płynące już z Polski z 1979 roku, z pobytu w obozie w Auschwitz, jego przesłania wyrażane później w różnych etapach i epizodach jego posługiwania,
no, brzmiały jednoznacznie, nigdy więcej wojny. To było przesłanie wyrastające z osobistego doświadczenia, jednocześnie z jakiegoś skumulowanego, powiedziałbym, doświadczenia narodu polskiego, który był przecież straszliwie doświadczoną ofiarą wydarzeń II wojny światowej. To przecież my jako Polacy ucierpieliśmy niezwykle mocno. Nie chcę tutaj licytować, ale użycie słowa najbardziej byliśmy dotknięci tym doświadczeniem wojny na pewno nie jest żadną przesadą w tym konkretnym wypadku historii. I papież dlatego przede wszystkim bardzo stanowczo optował za pokojem, ale tu od razu trzeba powiedzieć, że nie można tej jego postawy potraktować na równi z pacyfizmem. Papież nie był pacyfistą. Papież, nawołując do pokoju, wiedział jednocześnie, że są sytuacje, w których trzeba przeciwstawiać się złu, występując w walce zbrojnej. Dlatego z tak wielkim szacunkiem odnosił się chociażby do polskich bohaterów narodowych walczących w powstaniach. Beatyfikował, kanonizował umiłowanego przez siebie brata Alberta. Beatyfikował błogosławionego Rafała Kalinowskiego. Beatyfikował męczenników II wojny światowej, a więc ludzi, którzy przecież byli prześladowani z racji też swojego oporu przeciwko ówczesnej władzy. Więc to trzeba po pierwsze powiedzieć, że wołanie o pokój, ale nie pacyfizm. Sprawa druga i może najbardziej podstawowa to oczywiście modlitwa i przekonanie, że wartości duchowe, wartości moralne są w stanie zbudować pokój trwały, skuteczny, ponad knowaniami, intrygami politycznymi. O tym przekonywał. Przekonywał także chociażby w Ukrainie, do której myślę, że warto w tej chwili wracać. Przekonywał, będąc tam w roku 2001, a więc 10 lat po uzyskaniu suwerenności przez Ukrainę, która uzyskała tę suwerenność w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego. I tam papież przekonywał właśnie o wartościach kulturowych, wartościach duchowych, o chrześcijaństwie, o trwałych fundamentach, na których Ukraina była i jest zbudowana, i przekonywał, że to właśnie na tym fundamencie Ukraina może budować swoje bezpieczeństwo, swoją suwerenność. Przywoływał wielkich poetów, Szewczenkę, przywoływał wielkich twórców kultury ukraińskiej po to, żeby pokazać, że właśnie na podstawie tych wartości kulturowych, duchowych można myśleć o budowaniu pokoju. Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania, nawiązuje ksiądz profesor do wizyty Ojca Świętego w Ukrainie. Po tym postsowieckim porządku nastaje nowy porządek i Jan Paweł II odwiedza niemalże wszystkie stolice wówczas niepodległych państw, można powiedzieć od Wilna po Tiranę. Jest również w Kijowie w Ukrainie i wówczas przypomina to, co chyba istotne i o co często toczą się właśnie wojna, mianowicie każdy człowiek ma prawo do wolności, do samostanowienia, również naród ma państwo, ma prawo do suwerenności? Tak, to jest taki rzeczywiście bardzo istotny nurt papieskiego nauczania. Warto może przypomnieć, że w 1979 roku, kiedy papież spotkał się z władzami PRL-u w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w Belwederze bodajże, przypomniał krótko, zwięźle postać Pawła Włodkowica, księdza Pawła Włodkowica, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomitego prawnika i stratega, który właściwie jest twórcą koncepcji praw narodów do samostanowienia. To właściwie Paweł Włodkowic na Soborze w Konstancy zaproponował światu tę koncepcję prawa narodu do samostanowienia. W obliczu całego sporu, który wtedy się toczył, oskarżeń Polski o sprzymierzenie się z półpoganami, kryptopoganami, całkowitymi poganami przeciwko zakonowi krzyżackiemu, przeciwko właśnie katolickiemu rycerstwu Europy Zachodniej. I wtedy Paweł Włodkowicz formuje swoją doktrynę, która zachowuje charakter uniwersalny. I to było pierwsze właściwie słowo wypowiedziane bardzo subtelnie, ale jednoznacznie właśnie do władz PRL-u. I rzeczywiście tę koncepcję mówiącą o prawie narodów do samostanowienia papież lansował w czasie całego swojego pontyfikatu we wszystkich tych państwach, w których się znajdował. Wypowiedział to także w Ukrainie, wtedy, kiedy podkreślił tożsamość narodu ukraińskiego, kiedy przypomniał, że właśnie w Kijowie dokonał się chrzest Rusi i stąd z Kijowa chrześcijaństwo poszło do Moskwy.
A więc pokazał tym samym bardzo subtelnie, ale dla Ukraińców było to niezwykle ważne, że pokazał tę suwerenność Kijowa i Ukrainy w stosunku do Moskwy, a nawet kulturową, powiedziałbym, kulturowy prymat narodu ukraińskiego w stosunku do Moskwy. Czy to świadczy również o tym, że pokoju, pojednania nie można budować w niezgodzie z faktami, czyli w oparciu o kłamstwo? Zdecydowanie tak. Wiemy, że no, kłamstwo ma charakter bardzo krótkotrwały i to jest fundament bardzo kruchy. Widzimy, co działo się no, chociażby w naszej rzeczywistości tutaj Europy Środkowo-Wschodniej w dobie no, tego systemu, który był określony w pewnym etapie tak zwaną doktryną Breżniewa, czyli właśnie doktryną mówiącą o istnieniu ograniczonej suwerenności przypisywanej no, chociażby na przykład Polsce i innym państwom satelitarnym w stosunku do Związku Sowieckiego. Wydawało się, że to imperium zła no, jest imperium wręcz o absolutnej mocy, że tutaj nie da się nic skruszyć, że to jest kolos na stalowych nogach. Okazało się, że to imperium, które było przecież budowane na ewidentnym kłamstwie, zostało skruszone. I myślę, że jeżeli dzisiaj mamy jakąś odwagę mieć nadzieję co do zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją, to też budujemy to no, między innymi na tym, że Moskwa, władze Moskwy, władze Rosji stosują politykę totalnego zakłamania. Zakłamania nie tylko w stosunku do państw ościennych, czy w ogóle do społeczności międzynarodowej, ale to jest zakłamywanie, okłamywanie własnego narodu, własnego społeczeństwa. I taka strategia rzeczywiście no nie rodzi żadnej nadziei. To jest po prostu system, który prędzej czy później runie. Oby prędzej oczywiście. Rozmawiamy o świętym Janie Pawle II jako papieżu pokoju i pojednania. Rozmawiając o pokoju i pojednaniu, rozmawiamy też o sytuacji wojennych. W sytuacji wojennej bardzo często odnosimy do tych wojen między państwami, między narodami. Jednak nie możemy uciec od tego, że na płaszczyźnie samego chrześcijaństwa mamy do czynienia z wielkimi kryzysami, jeżeli chodzi o postawę dialogu i poszukiwanie dialogu przez świętego Jana Pawła II jako papieża, chociażby z cerkwią prawosławną moskiewską, było no, takim ciężarem, wielkim pragnieniem, żeby do tego pojednania doszło. Udało się to pojednanie z Konstantynopolem. Księdza profesora, opinia, wiedza na ten temat, troski Jana Pawła II o to pojednanie na płaszczyźnie chrześcijańskiej, bo teraz mamy wojnę. Teraz mamy wojnę i oczywiście tutaj, kiedy spoglądamy na cerkiew prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego i Patriarchatu Kijowskiego, no stajemy rzeczywiście w obliczu bardzo trudnej sytuacji. Rok 2001. W Ukrainie działają trzy kościoły prawosławne, dwie cerkwie ukraińskie i patriarchat moskiewski, który totalnie bojkotuje przyjazd papieża. Pada nawet zdanie któregoś chyba rzecznika bodajże patriarchatu moskiewskiego: przeżyliśmy Hitlera, przeżyjemy papieża. Prawda? Dosłownie takie porównanie pada z ust siostrzanego kościoła chrześcijańskiego, jakim jest kościół prawosławny. Oczywiście patriarcha moskiewski bojkotuje całkowicie tę wizytę. W tym czasie odbywa swoją kontrwizytę na Białorusi, w której nawołuje do jedności Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. Oczywiście to nie wywołuje żadnych reperkusji w przeciwieństwie do wizyty świętego Jana Pawła II w Ukrainie. Natomiast myślę, że i dzisiaj mamy sytuację, jak wiemy, no też bardzo specyficzną, kiedy cerkiew moskiewska odsłania po raz kolejny to, że jej rdzeniem istnienia niestety od wielu wieków jest sojusz tronu z ołtarzem, czy ołtarza z tronem, że to jest po prostu instytucja, przepraszam, że tak mówię, ale trudno nazwać to w tej sytuacji kościołem, to jest instytucja religijno-społeczna, ale bardzo mocno upolityczniona. Natomiast ja chciałbym, jeżeli mogę skorzystać z okazji, przywołać takie osobiste wspomnienie, które tkwi we mnie i mam nadzieję, że będzie tkwiło do końca życia. Było to w czasie pobytu mojego w Macedonii, gdzieś pod koniec lat 90., kiedy będąc goszcząc tam u biskupa grekokatolickiego, który był zwierzchnikiem kościoła katolickiego, księdza biskupa Herbuta, zostałem wraz z moim kolegą, współbratem, zaproszony na audiencję do patriarchy
kościoła ortodoksyjnego prawosławnego w Macedonii, arcybiskupa Michaiła. Arcybiskup przyjął nas bardzo serdecznie i ponieważ wiedzieliśmy, że pracował wcześniej w Stanach Zjednoczonych, próbowaliśmy rozpocząć rozmowę w języku angielskim, on zwrócił się do nas wtedy następująco. Powiedział, proszę księży, mówi, miałem kiedyś zaszczyt być u jego świątobliwości ojca świętego Jana Pawła II z wizytą w Watykanie. Przyszliśmy do jego biblioteki, na stole leżała mapa Macedonii. Macedonia, jak wiecie, jest niewielkim krajem, ale ta mapa wypełniała cały stół i Macedonia była całym światem. Byliśmy wraz z moimi biskupami bardzo wzruszeni tym gestem papieża. Siedliśmy nad mapą i zaczęliśmy też w języku angielskim czy włoskim rozmawiać z papieżem. A wtedy papież powiedział, wy jesteście Słowianami, ja jestem Słowianinem. Mówmy w naszych językach, na pewno się zrozumiemy. I mówi, proszę księży, ja będąc biskupem wtedy zrozumiałem, co to jest zesłanie Ducha Świętego. Myśmy się zrozumieli, bo mówiliśmy w swoich językach i mówiliśmy językiem miłości. I przyznam się, że takiego szacunku, jakiego doświadczyłem wtedy w stosunku do Ojca Świętego z ust księdza biskupa, już nieżyjącego, Michaiła, no nie spotykałem zawsze nawet w kręgach współbraci księży duchownych katolickich. To był naprawdę ogromny szacunek, ogromny podziw i chcę też to podkreślić, żeby nie traktować tutaj z jednej strony, żeby po prostu uwolnić się od podejrzenia o to, że ta ocena wcześniej wypowiedziana rozciąga się na cały Kościół prawosławny, a z drugiej strony myślę, że to jest wspomnienie o tyle też ważne, że ono pozwala nam zrozumieć tę wiarę świętego Jana Pawła II, przepraszam za taki kolokwializm, w dobrych prawosławnych, w uczciwych prawosławnych, wiarę w to, że można w tym Kościele i należy w tym Kościele szukać dobrych ludzi i budować z nimi właśnie tę więź dialogu i porozumienia. I jestem przekonany, że w wielu wypadkach Ojcu Świętemu udało się to osiągnąć. Przy spotkaniach w różnych państwach, w różnych kościołach lokalnych, wspomniane tutaj pobyty czy w Rumunii, czy właśnie w innych krajach, w których Kościół prawosławny jest znaczącą siłą. Natomiast na pewno tych kontaktów z Cerkwią Moskiewską, z Patriarchatem Moskiewskim nie udało się nawiązać, ale to jest właśnie w moim przekonaniu wynik nie samego prawosławia, tylko właśnie prawosławia upolitycznionego, głęboko upolitycznionego i będącego w tym głębokim, organicznym sojuszu ołtarza stronem. Stół nakryty mapą Macedonii i rozmowa w językach słowiańskich, to też wyraz tego szacunku, wiary, ale też postawy, że każdy naród ma swoją godność, ma te korzenie wynikające z kultury, ale również wynikające z przynależności do jednej religii. Tak moglibyśmy potwierdzić to, co wcześniej mówiliśmy o świętym Janie Pawle II. Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania, gdy ksiądz profesor wspominał osoby, które Jan Paweł II beatyfikował, kanonizował, stanął też nad grobem męczennika komunizmu, błogosławionego Jerzego Popiełuszki, jeszcze wtedy niebłogosławionego, i wypowiedział zdanie, które może być, wydaje się, taką nadzieją, czy takim mottem naszego spotkania, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. Czy to jest dewiza Jana Pawła II, jeżeli chodzi o doświadczenie tego misterium zła w świecie i śmierci? Tak, myślę, że tutaj można by było i warto by było już tak prywatnie sięgnąć do drugiego bodajże rozdziału Pamięci i Tożsamości, gdzie właśnie jest ta mowa o tej mierze wyznaczonej złu, gdzie papież, opisując to morze zła komunizmu, zwłaszcza komunizmu, to jest też rzecz bardzo, myślę, znacząca, że wielcy przywódcy naszego narodu w XX wieku, kardynał August Chlont, błogosławiony kardynał Wyszyński i święty Jan Paweł II, wszyscy oni jednoznacznie, mając doświadczenia przecież też hitleryzmu i to w sposób bardzo konkretny przeżyte, wszyscy oni jednoznacznie akcentowali większe zło komunizmu z racji większej siły jego trwania, większej siły jego zakorzenienia. I każdy z nich właściwie traktował hitleryzm jako bolesny epizod, tragiczny, który jednak przeminął. Natomiast zwraca uwagę na trwałą siłę komunizmu i te wszystkie trzy głosy są, powiedziałbym, jak wiemy, doskonale prorockie, bo
bo komunizm, czy też powiedzmy jego podłoże ideologiczne w postaci neomarksizmu mają się wręcz znakomicie także w naszej współczesności. Ale właśnie Jan Paweł II, akcentując to, że był tak bardzo świadomy tego zła komunizmu, jednocześnie nie absolutyzował go. Pokazywał, że właśnie jest miara wyznaczona złu, tą miarą jest odkupienie, tą miarą jest krzyż. I z krzyża rzeczywiście rodzi się wielka, wielka siła twórcza, rodzi się wielkie dobro. Tak było też właśnie w odniesieniu do księdza, do błogosławionego księdza Jerzego. Myślę, że warto tutaj wspomnieć, że to jest też skądinąd ciekawa historia. Pozwolę sobie też na taką odrobinę wspomnienia. Kiedy miałem okazję, przyjemność być na doktoracie honoris causa wręczanym kardynałowi Dziwiszowi na Kulu, jakiś czas temu oczywiście. Po tej uroczystości następnego dnia była konferencja, jeżeli dobrze pamiętam, na Zamku Królewskim, Zamku Lubelskim. I tam mecenas Maciej Bednarkiewicz bardzo ciekawą taką ideę przedstawił, bardzo ciekawą sprawę, pokazując właśnie taki etos pojednania Kościoła w Kościele polskim, powojennym. Wskazał na list biskupów polskich do niemieckich, prawda? Pierwsza podstawowa rzecz. Wskazał na wydarzenia właśnie stanu wojennego, które przy całej dramaturgii jednak nie zakończyły się przy dramaturgii i przy ofiarach, które rzeczywiście wtedy się pojawiły o których pamięć musi w nas trwać, ale zauważmy, że nie doszło jednak do wybuchu wojny domowej w Polsce i w jakiś sposób jednak ta ugoda została w jakiś sposób wtedy kruchy, ale jednak podjęta. Natomiast zwrócił też uwagę właśnie na postać błogosławionego księdza Jerzego, wskazując, że to był także impuls taki, który wtedy mógł w roku jego śmierci zaowocować wybuchem jakiejś wojny domowej, jakiegoś krwawego buntu, powstania i tak dalej. I wykazał to, że oczywiście bardzo fragmentaryczna, bardzo niesatysfakcjonująca, ale postawa władz, które jednak ugięły się i zrobiły ten osławiony proces toruński, który wiadomo, że nikogo nie satysfakcjonował i nie satysfakcjonuje, ale były jednak jakimś krokiem władzy, która ugięła się pod presją społeczeństwa i też nie doprowadziła do krwawego rozlewu. Podkreślam, to nie jest oczywiście żadne tej usprawiedliwianie, to nie jest pokazywanie, że to były właściwe kompromisy, ale chcę pokazać tyle, że odnajdywaliśmy w sobie jakąś wielką mądrość, chrześcijańską roztropność, która potrafiła przekraczać nawet ramy sprawiedliwości, by okazać pojednanie wraz z miłosierdziem. To jest taka cecha, która w naszym narodzie była, jest i oby trwała. Uzasadnionym będzie zatem pytaniem. Rozmawiamy dzisiaj, święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania, i może zwłaszcza młodszemu pokoleniu wydawać się, że Mickiewicz wielkim poetą był. Dlaczego? Bo Mickiewicz wielkim poetą był, ale dzięki księdzu profesorowi tutaj zakres wypełniamy tych pojęć konkretną treścią. Uzasadnionym będzie pytanie zapytać o to, czy Jan Paweł II jako papież pokoju i pojednania był dlatego papieżem pokoju i pojednania, że był Polakiem, a dwa, że był wiernym synem Kościoła, który nieustannie głosi pokój. Jedno i drugie jest istotnie ważne, bo tak jak wspomniałem, my mamy w naszym etosie narodowym ten gen pojednania. Znowu przepraszam, że tutaj tak sięgnę do wspomnienia o Pawle w Łotkowicu, ale to jest postać bardzo, bardzo szczególna i warto zauważyć nie tylko już w tym wypadku nie tyle Pawła w Łotkowica, ile całą tę ówczesną atmosferę. Jak wspomniałem, to był taki atak, chciałoby się powiedzieć, Unii Europejskiej o brak praworządności w Polsce, ale to taki lapsus językowy, wiadomo, że chodziło o atak Europy Zachodniej na Polskę i polskiego króla Jagiełę, który był traktowany jako kryptopoganin, dominikanin niemiecki oczywiście, no bo skądże mógł być ten światły mąż stanu. Jan Falkenberg napisał taki paszkwil na Jagiełę, domagając się rechrystianizacji Polski i tak dalej, i tak dalej. Do tego dołączył się przedstawiciel Francji, prawda, Piotr Zahi, filozof, który chciał zorganizować krucjatę na Polskę, żeby nas chrzcić
na nowo i przywracać na łono Kościoła. Nie udało się Krzyżakom? Nie udało się Krzyżakom. Zorganizujmy pospolite ruszenie, prawda? Niemiecko-francuskie. Tak. I rozwiążemy sprawę. I wtedy no właśnie dyplomacja polska na czele z Jan Włodkowicz, Stanisław ze Skalbimierza, biskup Zbigniew Oleśnicki, prawda, doprowadzili do bardzo pięknej, Zawisza Czarny, doprowadzili do pięknej strategii, która odwróciła rolę. Polska stała się, powiedziałbym tutaj, oskarżycielem zakonu krzyżackiego i jego popleczników. Doprowadzono do spalenia, co prawda nie Falkenberga, chociaż był taki moment, że myślano o tym, ale doprowadzono do spalenia jego dzieł, a Falkenberg został osadzony na Zamku Anioła w twierdzy w carcere perpetuo. To miało być więzienie dożywotnie. I wtedy Falkenberg zaczął żebrać o litość tego kryptopogańskiego króla. I Władysław Jagiełło okazał mu swoją łaskę, okazał mu miłosierdzie i Falkenberg dzięki jego miłosierdziu wyszedł na wolność. Już wtedy, prawda, nie znam na tyle historii, ale nie słyszałem, żeby miał jakieś pretensje do kryptopogańskiego króla Polski. Natomiast no, to jest taka historia, która pokazuje, że gdzieś w nas ta cnota wielkoduszności, ta cnota gotowości do pojednania, miłosierdzia, że ona w nas po prostu tkwiła. I myślę, że to jest taki etos, z którego Jan Paweł II mógł czerpać, miał prawo z tego czerpać. Ale przede wszystkim oczywiście, że ten etos wyrastał rdzennie z naszego katolicyzmu, z uniwersalnego katolicyzmu, z Ewangelii. I Jan Paweł II oczywiście no, w sposób genialny, dla siebie charakterystyczny, jako świadek Chrystusa, niósł w sobie przede wszystkim wzorem mistrza, wzorem Chrystusa Pana, niósł w sobie ten dar pojednania. I tak jak Chrystus przebaczył swoim oprawcom, wiemy, że On też przebaczył swojemu oprawcy, swojemu zamachowcy i uczynił to w sposób no, niezwykle czytelny i zarazem przejmujący. Ksiądz profesor Paweł Brudkiewicz, naszym Państwa gościem, zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Rozmawiamy o świętym Janie Pawle II jako papieżu pokoju i pojednania. 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 600 400. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. Święty Jan Paweł II jako kontynuator poprzednich papieży, chociażby Pawła VI, encyklika Pacem in Terris, jak również orędzia na każdy Światowy Dzień Pokoju za jego pontyfikatu odpowiednio. Tych przemówień było bardzo wiele, więc nie tylko w takich gestach, o których tu rozmawiamy, ale w oficjalnym nauczaniu możemy odnaleźć świętego Jana Pawła II jako tego, który tłumaczy światu chrześcijańskiemu, światu katolickiemu, ale również światu powszechnemu, na czym należy budować pokój. Tak, to są rzeczywiście no, prawdziwe perły myśli teologicznej, a zarazem też powiedziałbym pewien odblask dyplomacji watykańskiej, to co zawierają te orędzia na Dzień Pokoju. Na temat czy na podstawie tych orędzi powstały już solidne, porządne prace i magisterskie, i doktorskie, to jest temat mocno eksploatowany, ale wciąż warto do niego wracać, tym bardziej, że no właśnie dzisiaj odczuwamy pewien deficyt takiego wyrazistego stanowiska, wyrazistej opinii w tej kwestii, dlatego warto po prostu wracać do tego nauczania. Ja nieustannie przekonuję siebie, że i odkrywam to, że po prostu w sytuacji, w której szukam jakiegoś wyraźnego rozeznania w tym, co należy czynić w złożonych współczesnych sytuacjach, naprawdę bez żadnej przesady mogę powiedzieć, że odwołuję się do Jana Pawła, znajduję w nim ogromną pomoc taką i duchową, i intelektualną także. Dlatego do tego myślę, że warto też zachęcać. Wspominaliśmy tutaj o tej niedoszłej pielgrzymce Jana Pawła do Sarajewa, 94 rok. Rzeczywiście, no wtedy po prostu nawet ONZ nie był w stanie zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom spotkania z papieżem i to zdecydowało o tym, że Jan Paweł II odwołał tę wizytę, ale w przeddzień tej wizyty odprawił mszę w Watykanie, w grotach watykańskich w intencji
Bośni i Hercegowiny, w intencji Sarajewa, w intencji tego kościoła, a do biskupa Sarajewa przesłał specjalne przesłanie, specjalny list, w którym właśnie no, wyraził swój ból, podkreślając, że Sarajewo jest takim miastem bardzo szczególnym. Tam rozpoczęła się I wojna światowa i tam kończył się właściwie wiek XX w Europie, znowu krwawą wojną domową, więc to miasto traktował jako taki szczególny znak męczeństwa Europy dotkniętej różnymi konfliktami, różnymi wojnami. Ale znowu przypominał właśnie wiarę w to, że na wartościach moralnych, na wartościach duchowych można zbudować trwały pokój. Podkreślał też w swoich orędziach bardzo często to, że zresztą wzorem właśnie swoich poprzedników, Jana XXIII i Pawła VI, świętych papieży, że fundamentem tego pokoju jest poszanowanie praw człowieka, jest poszanowanie godności osoby ludzkiej. Nie mówił o dyskryminacji, niedyskryminacji, tolerancji, braku tolerancji, tylko mówił po prostu o tym, co jest fundamentem w stosunku do człowieka, a więc poszanowanie godności osoby ludzkiej ze względu na to, że człowiek jest człowiekiem. To podkreślał niezmiennie bardzo mocno. Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo. Prosimy. Szczęść Boże, mówi Marian z Małopolski. Prosimy, panie Marianie. Mogę już mówić, tak? Tak, prosimy. Ja mam pytanie do księdza profesora, ponieważ była mowa o właściwie trójwektorowym prawosławiu. Dlatego chciałbym się zapytać, jaki był merytoryczny powód rozdziału w połowie XI wieku Kościoła na Kościół prawosławny i Kościół rzymski. I właściwie trwa to do dzisiejszego dnia. Co było głównym powodem, merytorycznym powodem? I były to wtedy nałożone nawet klątwy, zarówno przez nuncjusza apostolskiego, jak i przez patriarchę. I te klątwy trwały bodajże chyba 8 czy 9 wieków. One dopiero chyba zostały zdjęte w czasie Soboru Watykańskiego II. I jeśli się nie mylę, to chyba były zdjęte przez Jana XXIII. Prosiłbym właśnie o wyjaśnienie tej sprawy księdza profesora. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Marianie, choć pańska wiedza jest dosyć solidna. Jest bardzo solidna, chylę czoła. Moja wiedza jest pewno mniej solidna, ale mogę tylko powiedzieć tak bardzo ogólnie, że oczywiście w przypadku takich podziałów, jak podobnie też myślę i w przypadku reformacji, oczywiście u pewnych źródeł takich oficjalnych, istotowych leżą pewne spory teologiczne. W przypadku prawosławia były to tak zwane słynne spory o filiokwę, a więc o formułę, która dotyczyła rozumienia Trójcy Świętej, relacji osób wewnątrz Trójcy Świętej. Trzeba powiedzieć, że to wcale nie jest, powiedziałbym, sprawa z jednej strony banalna, bo czasy średniowiecza to były czasy, w których ludzie żywo dyskutowali na tematy wiary i tematy teologiczne miały odzwierciedlenie w przełożeniu życiowym, także w przełożeniu społecznym. Ale oczywiście, że to był pewien pretekst. Natomiast wiemy doskonale, czy może wiemy, że od początku mieliśmy te dwie tradycje w Europie i dwa ośrodki. Z jednej strony Rzym, z drugiej strony Bizancjum. Te ośrodki konkurowały ze sobą. I w gruncie rzeczy powodem rozłamu tak naprawdę były powody polityczne, były powody walki o wpływy. Tutaj się to wszystko zrodziło. Dlatego rzeczywiście to jest problem natury oficjalnie teologicznej, ale faktycznie politycznej. Tak bym to próbował jakoś określić. Natomiast przy okazji chcę zwrócić znowu uwagę, że Jan Paweł II świadom tych podziałów i świadom wszystkich tych bolesnych konsekwencji tego podziału. W swoim liście Orientale Lumen, który adresował właśnie do kościołów wschodnich, napisał zdanie, które też gdzieś tam we mnie tkwi, bo bardzo je sobie tak zapamiętałem, że jego marzeniem jest napisanie na nowo historii naszych kościołów, tak napisał. Pisanej nie podziałami, ale właśnie jednością, wspólną wiarą w Chrystusa,
wspólnymi czynami miłości, wspólnym świadectwem życia. I on to w jakiś sposób robił, właśnie pokazywał, że można pisać tę historię na dwa sposoby. Albo kryzysami i schizmami, albo tym, co nas łączyło i jeszcze nadal łączy. I wspólną tradycją monastyczną. Na przykład. Na przykład. Na przykład. Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania, czas, pora, by zapytać o to spotkanie świętego Jana Pawła II z niedoszłym zamachowcem, którego odwiedza w więzieniu. Przychodzi głowa Kościoła katolickiego do celi więziennej, do tego, który chciał go zabić. To jest spotkanie, wobec którego myślę, że możemy oczywiście próbować je opisywać, próbować cokolwiek spekulować, ale to jest spotkanie niezwykle głębokie, niezwykle intymne. Zdjęcia, które dotarły, te nieliczne zdjęcia, które zostały na początku tego spotkania zrobione, ukazywały tych dwóch ludzi, zamachowca i ofiarę niedoszłą, w pozycji, która przypominała, sugerowała wręcz taką rozmowę bardzo intymną, żeby nie powiedzieć spowiedź, wyznanie winy. Czy ono się dokonało? Nie wiemy. Wiemy, że Akcza był człowiekiem bardzo specyficznym, że był człowiekiem bardzo wyrafinowanym. Wiemy, że kilkakrotnie zmieniał swoje zeznania, że grał prawdopodobnie, bo chyba tak to trzeba powiedzieć, grał rolę człowieka psychicznie chorego, nawiedzonego jakimiś wizjami pseudoreligijnymi. Ale niezależnie od tego, myślę, że to spotkanie bezpośrednie z papieżem było dla tego człowieka, musiało być dla niego wstrząsem, musiało być głęboko poruszające. Jestem przekonany, że on na swój sposób przeżył to spotkanie, niezależnie od tego, jakie później instrukcje otrzymał, co później snuł w swoich narracjach sądowych, zeznaniach, ale musiał to spotkanie przeżyć. Dla nas ono pozostaje przede wszystkim znakiem chrystusowego, dosłownie chrystusowego gestu pojednania, przebaczenia, które no zresztą miało też swoje konsekwencje zewnętrzne, bo doprowadziło do wcześniejszego uwolnienia Akczy. Mamy w pamięci, zresztą telewidzowie mogli zobaczyć zdjęcia z tego spotkania. Na ekranach telewizji trwam. Księże profesorze, spotkanie będące gestem przebaczenia, gestem pojednania, wydawałoby się, że ten, który przebacza i przychodzi, jest człowiekiem miękkim, człowiekiem, który no, będzie się kajał przed zamachowcem. Okazuje się, że to spojrzenie na Pawła II jest spojrzeniem bardzo konkretnym, powiedzielibyśmy twardym. Jak mocnego trzeba mieć ducha, ile odwagi musi mieć człowiek w sobie, żeby stanąć twarzą w twarz przed swoim zamachowcem? Myślę, że to jest odwaga wręcz niewyobrażalna. Ja sobie nie potrafię takiej sytuacji wyobrazić, tym bardziej, że właśnie, tak jak ojciec podkreśla, nie przychodzę tutaj zalękniony i z drugiej strony nie przychodzę też chełpić się, że udało mi się przeżyć. Przychodzę po prostu powiedzieć, że jestem. Przychodzę powiedzieć, że przebaczam, przychodzę pokazać, że jest właśnie miłość silniejsza niż zło, że jest miłość silniejsza niż śmierć. Żeby to pokazać w sposób czytelny, trzeba być naprawdę człowiekiem, no powiem najprościej, świętym. Można, psycholog by na pewno mógł to interpretować, mówiąc tu o jakiejś głębokiej integracji wewnętrznej, o niezwykłym jakimś uporządkowaniu hierarchii wartości. Nie potrafię tego sprecyzować, ale dla mnie to jest jeden z takich najbardziej heroicznych aktów świętości i heroizmu, żeby stanąć właśnie w takiej sytuacji bez lęku, ale też bez nienawiści, bez pogardy dla człowieka, który przegrał właściwie w tym momencie siebie i dać mu szansę właśnie poprzez to przebaczenie, dać mu szansę ocalenia. To jest absolutnie niezwykła wielkość. Wspomniał ksiądz profesor, że ten 13 maja 1981 roku to powtórne narodziny świętego Jana Pawła II. Narodziny, które zawdzięczał już nie matce swojej Emilii, ale matce Bożej z Fatimy. Poprosimy o takie tutaj połączenia tych rzeczywistości Matki Bożej z Fatimy, która wzywa do modlitwy o pokój świętego Jana Pawła II, który jej zawdzięcza to uratowanie, zawierzenie świata Matce Bożej Fatimskiej. Ach, to jest przepiękny na pewno wątek i na
pewno na jakąś osobną rozmowę z kimś, kto mógłby o tym przepięknie opowiedzieć. Na pewno takie osoby by się znalazły. Ja powiem tylko tyle, że zwraca się uwagę w różnych komentarzach, że oczywiście święty Jan Paweł II miał świadomość, przepraszam za takie sformułowanie, miał świadomość Fatimy, miał świadomość objawień fatimskich, ale nie był nimi jakoś dogłębnie przejęty. To właśnie ten moment 13 maja wyzwolił w nim pragnienie pogłębienia tej znajomości, dotknięcia tajemnic fatimskich, poznania ich. To był taki proces, w którym jego kult Fatimy ożywił się w sposób bardzo znaczący. I warto też wspomnieć, że rok później Jan Paweł II przybywa 12 maja do Fatimy, aby następnego dnia, tego 12 i 13, podziękować Matce Bożej za uratowanie życia. I kiedy 12 maja przechodzi przez plac, zmierzając do Bazyliki, zostaje zaatakowany przez eks-księdza Krona, który godzi go bagnetem wymierzonym wprost w niego. Papież, pozornie wydawało się, że został tylko jakoś dotknięty, ale później kardynał Dziwisz ujawnił, że został ranny, że po przyjściu już po nabożeństwie, po powrocie z Bazyliki do miejsca zamieszkania, okazało się, że cała jego koszula, ciało były po prostu pokryte krwią, były zakrwawione, a więc był drugi zamach w okolicach 13, Wigilię 13 maja, rok później, rok po tym zamachu na placu świętego Piotra. I to myślę, że dodatkowo pokazało ten szczególny związek, jaki opatrzność Boża zaprojektowała między Matką Bożą Fatimską a świętym papieżem. Związek, który no, musiał być przypieczętowany jakby podwójnie tą krwią i który jednocześnie sprawił, że Jan Paweł II stał się też papieżem Fatimy, stał się papieżem orędzia fatimskiego, stał się tym, który niósł przez całe swoje dalsze życie pontyfikatu, niósł to orędzie pojednania, nawrócenia, walki ze złem i oczywiście no, bezbrzeżnego kultu dla Matki Bożej. I niespełnione pragnienie nawrócenia Rosji. Niespełnione pragnienie, na pewno tak, na pewno tak. Nie udało się, ale też musimy mieć świadomość, że tak jak sądzę właśnie, że tak sobie dzisiaj czy wczoraj zastanawiałem się nad tym, co by było, gdyby na przykład ten zamach 13 maja zakończył się z punktu widzenia Mehmeta Ali Akczy sukcesem, gdyby po prostu ta kula dosięgła papieża. W jakim miejscu byśmy dzisiaj byli? Ale z drugiej strony można się zapytać, na ile moglibyśmy snuć jakieś nadzieje co do tego, że to imperium, które już raz zostało skruszone, zostanie ponownie skruszone, gdyby nie ta wiara Jana Pawła, gdyby nie ta modlitwa w intencji nawrócenia Rosji, gdyby nie jego ofiary za Rosję. To są też rzeczy, które historia dopiero pisze, czy raczej Bóg swoją ręką pisze na kartach historii. Myślę, że jeszcze kiedyś może będziemy w stanie je lepiej zinterpretować. Ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo. Halo, mówi Marianna z Mazowieckiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pani Marianna. Ja mam takie pytanie, właściwie może momenty refleksji właśnie związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Właściwie zacznę od pytania. Dlaczego Episkopat Polski, biskupi, prymas, księża, ugrupowania chrześcijańskie po śmierci Jana Pawła II przez 20 lat nie głosili cudownej, prawdziwej nauki Ojca Świętego. Nie głosili w kościołach, na spotkaniach, w seminariach, w szkołach, w przedszkolach, na uczelniach, tylko wszyscy siedzieli cicho. Czyżby bali się? Tam w nauce świętego Jana Pawła II jest prawda. I właśnie nad tym się zastanawiam. Jeszcze jedno. Zmarnowaliśmy 20 lat, nie wiem, siedząc cicho ze strachu, a największe straty poniosła młodzież i dzieci, ich morale, ich osobowość i ich dusze. Bo tam, w tej nauce, mieli wszystko napisane i powiedziane, jak trzeba żyć, jak kochać Chrystusa,
jak kochać Boga. Sądziłam, że po śmierci Jana Pawła II będzie bardzo głośno głoszona jego nauka i wszyscy będziemy o tym mówić. No właśnie, a szczególnie, tak jak mówię, ja uważałam, że to wyjdzie od biskupów episkopatu, którzy w uzgodnieniu z księżmi prowadzony zostanie program w szkołach, tak jak mówiłam, i w przedszkolach, i w szkołach, i na uczelniach. Ja chciałam kupić książki Jana Pawła II. Nigdzie nie mogłam dostać tych książek, bo chciałam ofiarować w prezencie moim wnukom i nie mogłam dostać kilka jakichś starych wydawnictw gdzieś tam. W ogóle wydawnictwa nie były wznawiane. Czyli to... Pani Marianno, spróbujemy się ustosunkować do tego ogromnego zarzutu, który pani stawia. Nie będę dopytywać pani zdaniem, czyja, kogo nauka była głoszona, no ale zostawię to pytanie tutaj księdzu profesorowi. No jestem bardzo, bardzo poruszony i zaskoczony tym stwierdzeniem. Często zarzucało się polskiemu kościołowi w Polsce to, że właściwie opiera się wyłącznie na nauczaniu Jana Pawła, że nieustannie cytujemy Jana Pawła. Mieliśmy już taką manierę, że niektóre te cytaty stały się po prostu nieodłącznie wpisane w nasze przepowiadanie. Więc tutaj trudno jest mi się z tym zgodzić, zwłaszcza jeżeli chodzi o listę episkopatu czy o różne dokumenty Kościoła w Polsce. One bardzo często odwoływały się i odwołują wciąż do myśli papieskiej, bardziej na pewno niż w innych kościołach lokalnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o publikacje, no cóż, one też jestem tym bardzo zaskoczony, bo ja ubolewam czasem nad tym, że wiele książek Jana Pawła no właśnie jest w sprzedaży za dosłownie grosze. To znaczy, z jednej strony to jest bardzo dobrze, bo możemy je za złotówkę, możemy kupić encykliki, możemy kupić jakieś książki autobiograficzne typu Pamięć i Tożsamość, typu Dar i Tajemnica, prawda, i cały szereg innych. Ale z drugiej strony to pokazuje, że te książki po prostu nie mają zbytu, że one zalegają i księgarnie je wyprzedają, a więc po prostu dla mnie to jest większym problemem. Dzisiaj, przepraszam, nie dzisiaj, ale pojutrze wyjdzie kolejna książka o zamachu na Jana Pawła. To jest książka włoskiego dziennikarza. W tej chwili umknęło mi jego nazwisko, ale ta książka wyjdzie, jest zapowiedź. Można było w tych dniach już ją zamawiać, tę pozycję, tę publikację. Wyszły niedawno dwie publikacje dotyczące wypowiedzi arcybiskupa Wojtyły w okresie Soboru Watykańskiego II. Jest cały szereg opracowań nauczania Jana Pawła. Natomiast wydaje mi się, że problemem jest raczej to, że my właśnie nie korzystamy z tego, co jest nam dane. No niestety tutaj trzeba powiedzieć rzecz, która bardzo mnie przejmuje i bardzo mnie też jakoś niepokoi. Po dwóch wspaniałych edycjach studiów podyplomowych dziedzictwa myśli świętego Jana Pawła II, które gromadziły naprawdę znakomitych ludzi, wspaniałe postacie, profesorów i ludzi z wykształceniem średnim, ludzi głęboko zaangażowanych w życie Kościoła, i duchownych, i świeckich. Mamy w tej chwili niestety brak zgłoszeń na kolejną edycję. A pozwolę sobie, przepraszam, że tak to reklamuję, ale no, chciałoby się powiedzieć jakoś bardzo emfatycznie, ale już pominę tę emfazę. No, mamy wśród wykładowców księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, księdza prałata Odera, mamy pana profesora Kucharczyka, mamy pana profesora Rybę. No, powiem tak, no, już nie chcę pominąć kogoś i zarazem urazić tych, których mógłbym tutaj jeszcze wymienić, ale mamy naprawdę znakomitą plejadę wykładowców, którzy mają wiele do powiedzenia na temat świętego Jana Pawła II. I no pytanie, dlaczego? Dlaczego właśnie z tego nie korzystamy? Jeżeli pani ma możliwości czasowe, proszę się dopytać w sekretariacie szkoły o możliwości zapisania się na taki kurs i zapewniam, że będzie możliwość i dostępu do
publikacji i zapoznania się z nauczaniem świętego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie przy tej okazji do tego po prostu zachęcam. Pani Marianna mówiła też o braku dostępności do dzieł Jana Pawła II. Niemalże wszystkie dostępne są w wersji otwartej w internecie, a zatem gdybyśmy tylko chcieli zachęcić siebie, nie tylko młodzież, ale swoich rówieśników nawet, niezależnie od tego, ile mamy lat, to wtedy zachęcimy młodzież do tego, by poznać ich ze świętym Janem Pawłem II. Pamiętam taką rozmowę z jednym człowiekiem, który też utyskiwał na to, że młodzież nie zna świętego Jana Pawła II. No i przeszliśmy do liczenia lat, które mamy, że mamy 2022, Jan Paweł II zmarł w 2005, czyli to już jest 17 lat, więc co najwyżej pamiętają świętego Jana Pawła II z dzieciństwa, czyli z perspektywy 3, 4, 5 latka, osoby, które są teraz na studiach, ale młodzież w wieku nastoletnim może znać Jana Pawła II tylko i wyłącznie przez nasze relacje, nasze opowiadania, nie tylko jaki był fajny, jaki był uśmiechnięty, jak mu podwiewało sutannę albo jak kogoś tam dotykał laską, ale nade wszystko jaki jego formatu był człowiekiem. Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania. Dziś, jeżeli mówimy o pokoju i pojednaniu, myślimy o wojnie, która jest w Ukrainie. Ale święty Jan Paweł II, chociaż toczyło się wiele wojen i wiele miejsc było zarzewiem prześladowania chrześcijan czy prześladowań ludzi ze względu na religię, bardzo mocno angażował się w wyjątkową wojnę. Wojnę z życiem człowieka. Wojnę, która była wymierzona godności macierzyństwa, godności rodzicielstwa i też godności życia w podeszłym wieku, czyli występował przeciwko tak zwanej aborcji, przeciwko eutanazji. Wydaje się, że tutaj popełnilibyśmy wielki błąd, gdybyśmy nie zaznaczyli, że to był papież, który przeciwstawiał się temu wielkiemu zgorszeniu świata. Tak, to była wojna najbardziej krwawa, najbardziej wyniszczająca. Jan Paweł II nie wahał się porównywać jej z Holokaustem, nie wahał się porównywać z najokropniejszymi doświadczeniami historycznymi XX wieku. Pokazywał, że ta wojna ma swoją strukturę, że to zmaganie kultury śmierci z kulturą życia to jest kwestia zakłamania prawdy o człowieku, oderwania prawdy od wolności. No bo jeżeli słyszeliśmy wtedy jeszcze tak delikatnie wypowiadane słowa, stosunkowo delikatnie, mój brzuch jest moją własnością i mogę z nim robić, co chcę, no to z jednej strony było to ewidentne kłamstwo, bo trzeba być na poziomie elementarnego rozeznania, żeby wiedzieć, że to, o czym mówimy, nie jest moim brzuchem, nie jest wrzodem, naroślą, tkanką tłuszczową, wewnętrzną czy zewnętrzną, tylko że to jest nowy człowiek, to jest nowe istnienie ludzkie. I w związku z tym ja nie mogę potraktować tego człowieka jako czegoś, jako coś, z czym mogę dowolnie postąpić. A więc zakłamanie, oderwanie właśnie prawdy od wolności, zniszczenie prawdy, zakłamanie prawdy i na mocy tego kłamstwa budowanie fałszywej wolności. Ale pokazywał też, że najgłębszym źródłem tego stanu rzeczy jest odrzucenie prawdy o Bogu. Kto sprzeciwia się koncepcji osoby Boga, ten sprzeciwia się najbardziej człowiekowi. Pokazywał właśnie ten związek antyteizmu z antyhumanizmem. I to próbował nie tylko diagnozować, ale próbował oczywiście temu przeciwstawiać się. Znowu takie niezapomniane zdanie z początku, z drugiego numeru Evangelium Vitae, gdzie papież pisał: Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby ludzkiej i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię. Właśnie taka kolejność. Najpierw odkrywajmy miłość Boga do człowieka, na tej podstawie budujmy godność osoby. I wreszcie wtedy możemy trwale bronić i dostrzegać wartość życia ludzkiego. Życia, które może być kruche, może być ułomne, może być okaleczone, ale jest właśnie życiem człowieka, który ma swoją godność. Jest życiem umiłowanym przez Boga, który to życie kruche szczególnie umiłował. Więc tutaj była rzeczywiście ta postawa papieża bezkompromisowa i to była, kto wie, czy nie najtrudniejsza faktycznie walka, wojna, w której papież uczestniczył.
Święty Jan Paweł II, papież pokoju i pojednania, ksiądz profesor Paweł Burckiewicz w naszym studiu. Prosimy, telewizja Trwam, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Tak, chciałam też włączyć się tutaj do tej dyskusji. I kto do nas telefonuje? Mam na imię Ewa. Chciałam powiedzieć, że ja mam takie doświadczenie, że w polskim kościele nie ma Jana Pawła II w tej chwili, ani prymasa Wyszyńskiego. Po prostu nie ma. Nie cytuje się tych wspaniałych tych przesłań. Ja jestem w ogóle tym absolutnie przerażona i nie wiem, dlaczego tak jest, ale myślę, że to zabije nasz Kościół po prostu. Po drugie, ja pracuję z młodzieżą. Młodzież to już od jakiegoś czasu to nie jest pokolenie, które go znało z autopsji. I coraz więcej, mam wrażenie, że rodzice nic na ten temat nie przekazują. Z religii albo na nią nie chodzą, albo w ogóle nie wiem, w jaki to jest sposób tam przekazywane. Ale oni nic nie wiedzą, albo bardzo mało wiedzą na temat Jana Pawła II. I są różne takie właśnie ruchy, które są przeciwko Janowi Pawłowi II, a młodzież, która jak gdyby myśli inaczej, boi się w ogóle odezwać. Ona jest po prostu zakrzyczana. No i to co papież, co mówiliście przed chwilą o obronie życia, to jest niemodne. Teraz młody człowiek, on po prostu się nie odezwie, bo po prostu się boi odezwać, bo to jest niemodne, bo będzie zakrzyczany i jak gdyby ten świat pędzi w jakąś zupełnie inną stronę i po prostu bardzo dużo młodych ludzi myśli, że zabijanie nienarodzonego dziecka to jest normalna sprawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Ewo. Księże profesorze. Raz jeszcze chciałbym troszeczkę złagodzić ton tej wypowiedzi w tym sensie, że to nie jest tak, że myśmy przez te 20 prawie lat po śmierci, 17 lat po śmierci Jana Pawła go nie wspominali. On był przywoływany, był cytowany na pewno, był w jakimś stopniu obecny. Ale zgadzam się, bo podobnie jak pani odczuwam ten niepokój i ten deficyt obecności, żywej obecności Jana Pawła w naszym Kościele. Ale proszę Państwa, myślę tak, no cóż, możemy te gorzkie żale tutaj kontynuować. Natomiast po prostu albo będziemy się pogrążać w takiej niemocy, trochę takiej, prawda, jak u Mrożka, już nie wiem, w którym z dramatów, prawda, że a może byśmy coś zasiali, a może byśmy zaorali, a może byśmy coś tam zrobili, przepraszam za, ale to jest mniej więcej cytat chyba, już nie wiem, czy z Tanga, czy z czegoś tam Mrożka, już nie pamiętam. Natomiast no, zmobilizujmy się po prostu, skorzystajmy z tego, co jest. Mamy studia podyplomowe, oczywiście to jest elitarna sprawa. Będziemy starali się mimo wszystko te studia, tak sądzę, że były takie pomysły, żeby je w jakiś sposób upowszechnić poprzez po prostu środki wirtualne, żeby one, pewne elementy docierały szerzej. Mamy Bractwo Świętego Jana Pawła. No to jest pewna też siła, która miała być takim ruchem właśnie odrodzającym Jana Pawła w naszej rzeczywistości. Wszyscy możemy się do tego bractwa włączać. To nie jest tylko kwestia, chociaż na pewno to jest kwestia przywiązania duchowego i też w jakimś sensie fizycznego do sanktuarium, opieki nad sanktuarium toruńskim, ale to jest przede wszystkim no, poczucie tej głębokiej wspólnoty. To jest pewna duchowość kierowana Janem Pawłem. Mamy właśnie te możliwości. Pani pracuje z młodzieżą, prawda? Myślę, że naprawdę możemy coś tutaj robić. Też trzeba podkreślić, że są takie inicjatywy.
w ubiegłym roku chyba byłem na spotkaniu w Zamościu z okazji rocznicy pobytu Jana Pawła na Zamojszczyźnie i wiem, że było przepiękne zorganizowane spotkanie w kościele, który gościł świętego Jana Pawła II. To spotkanie, te wydarzenia będą kontynuowane w tym roku. Robi to osoba świecka, pani, która jest opiekunką orszaku Trzech Króli w Zamościu. W Gorzowie, w którym w tym roku przypada 25. rocznica pobytu Jana Pawła II i tych jego słynnych słów „Nie lękajcie się świętości”, księża prowadzący duszpasterstwo mężczyzn w Gorzowie, dwóch wspaniałych księży z diecezji gorzowskiej, organizuje wspaniałe spotkanie, które jest dedykowane Janowi Pawłowi i które będzie też gromadziło czy angażowało Kościół Zielonogórsko-Gorzowski we wspomnienie tych uroczystości. Myślę, że takich inicjatyw mamy też w pobliżu trochę. Warto sięgać, warto się orientować, nasłuchiwać, co gdzieś się dzieje, tworzyć pewną sieć kontaktów. To jest bardzo ważne, żebyśmy odkryli właśnie, że jest wielu z nas ten deficyt, wielu z nas zarazem działa. Stwórzmy sieć tych, którzy robią i którzy pragną coś zrobić. Stwórzmy po prostu taką sieć. Dobrze, że jest takie pragnienie. Święty Jan Paweł II, papież pokoju, pojednania, by nie zafunkcjonował pośród nas taka instytucja problem. I ze wszystkim jest problem, która paraliżuje i pozwala usprawiedliwiać często niezaradność czy lenistwo. Trudno nam przyjąć takie słowa, księże profesorze, bo od lat gościmy tu księdza profesora, który wyjaśnia nam i encykliki, i poszczególne tematy związane ze świętym Janem Pawłem II, jest inicjatorem tych studiów podyplomowych. Z drugiej strony spoglądamy na sanktuarium Wotum Wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II i wielką ofiarność ludzi, którzy z całego świata budowali cegiełka po cegiełce, pracując też nad wystrojem, nad duchowym dziedzictwem tego sanktuarium. Spoglądamy też na sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, spoglądamy na inne sanktuaria, na relikwie świętego Jana Pawła II w naszych kościołach, pomniki, które są. Na rycerzy świętego Jana Pawła. Na rycerzy świętego Jana Pawła II i na to wszystko, co jest. A teraz może właśnie, jak są różnego rodzaju towarzystwa, kluby, powinniśmy powoływać z tej gorliwości, z takiego natchnienia. Bądźmy inicjatorami tej iskry. Kluby świętego Jana Pawła II, towarzystwa świętego Jana Pawła II dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, dla osób starszych, by tę treść święty Jan Paweł II, na przykład papież pokoju, wypełnić konkretną treścią, spostrzeżeniami, doświadczeniami, a literatury na ten temat naprawdę nie brakuje. Zdecydowanie tak i raz jeszcze podkreślam, że jest sporo też inicjatyw, tylko my mamy chyba, jak to już mówił Pan Jezus, że synowie światłości są mniej przebiegli właśnie niż synowie ciemności. Nie mamy często właśnie tych zdolności takich organizacyjnych, promocyjnych. Kiedy ojciec wymieniał tutaj te inicjatywy, ja sobie wspomniałem o panu byłym już pośle Czesławie Sobierajskim ze Śląska, który od lat też działając w swoim okręgu śląskim i nie tylko, bo organizował też w ramach klubu poselskiego, który działał, taki klub właśnie Jana Pawła. Tam niewielu posłów było, dwoje czy troje. Była nasza pani poseł z Torunia. Było może jeszcze dwoje czy troje tych posłów, ale na przykład były inicjatywy konkursów szkolnych dedykowanych Janowi Pawłowi II. Sam będę teraz w piątek w Warszawie w szkole w Zespole Szkół Konarskiego, gdzie też od paru lat są organizowane takie konkursy i spotkania dla młodzieży dedykowane i świętemu Janowi Pawłowi, i błogosławionemu prymasowi tysiąclecia. Tych inicjatyw jest sporo, tylko właśnie po pierwsze nie potrafimy ich jakoś skoordynować. Nie potrafimy też nimi się dzielić. One są często robione właśnie bardzo, bardzo kameralnie. A rzeczą ważną byłoby, żebyśmy potrafili stworzyć właśnie, tak jak ojciec wspomniał, takie kluby, takie stowarzyszenia, które jakkolwiek je nazwiemy, no, taką platformą też miało być Bractwo świętego Jana Pawła, które właśnie miało nas scalać, miało nas łączyć, stworzyć właśnie taki ruch miłośników, przyjaciół, sympatyków i ludzi, którzy darzą wdzięcznością Jana Pawła II, bo to jest to, że
że no, myślę, że my wszyscy, którzy wyrażamy tutaj tę troskę, jesteśmy tymi, którzy zostali dotknięci tym pontyfikatem, tak bardzo pozytywnie pobudzeni. Ja nieustannie sobie uświadamiam, że rozpocząłem seminarium w 77 roku, czyli praktycznie całe seminarium odbywało się wraz z pontyfikatem Jana Pawła. To on był moim rektorem, to on był moim wykładowcą filozofii, teologii, eklezjologii, teologii moralnej, prawda? Od niego się uczyłem Kościoła, świata, Boga, człowieka. Dlatego mówię, no też podzielam tutaj to pragnienie pań, które wcześniej się wypowiadały, no ale po prostu przekujmy to pragnienie na czyn. Podajmy rękę świętemu Janowi Pawłowi II, na pewno nas poprowadzi. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, gorąco serdecznie dziękuję księże profesorze za przybycie do studia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, Dziewica.